Pamiętam, mój profesor z Biblii, wtedy ksiądz doktor Stanisław Gądecki, po to, żeby zdać egzamin, najpierw zadawał pytania ze znajomości księgi. Powiedział, co Jakub zrobił przed śmiercią. Trzeba było wiedzieć, co zrobił. Czytamy w Biblii, że złożył nogi i wyzionął ducha i połączył się ze swoimi przodkami. Taka była prawidłowa odpowiedź. Dlaczego dla Izraelitów ten moment połączenia się z przodkami, złożenia ciała tam, gdzie przodkowie także spoczywają, było takie istotne, takie ważne? Z bardzo ważnego powodu. Otóż to miejsce, gdzie są złożone kości przodków, to miejsce jest przyczółkiem ziemskiej ojczyzny. To tam właśnie kształtowała się ta ojczyzna i tam najbliżsi mogli przychodzić, aby pomyśleć, a czasami pomodlić się nad grobami swoich przodków i w ten sposób umocnić swoją wiarę i umocnić swoją tożsamość.